Widzenia w tym okresie miała nie tylko Ellen White. Dar proroczy otrzymało dwóch mężczyzn, ale każdy z całkiem innym skutkiem. Bóg pomija często osoby zdolne według ludzkiej miary i używa tych, których inni być może ignorują. Cenimy akademickie kwalifikacje, wymowę i popularność, lecz Bóg szuka pokornych, którzy przyniosą chwałę Jemu. Najpierw przyjrzymy się Williamowi Foyowi. Czarnoskóry William Foy zasłynął jako wyjątkowy mówca, gdy w 1842 roku otrzymał kilka niezwykłych wizji, miał 24 lata. Pierwszą 2,5-godzinną miał 18 stycznia w kościele na Southern Street w Bostonie. Obecny na nabożeństwie lekarz wykrył oznaki życia tylko w okolicy serca. William nie oddychał. Druga wizja z 4 lutego trwała 13,5 godziny. William został w niej pouczony, aby podzielić się nią z innymi. Wahał się jednak publicznie ją opowiedzieć z powodu ówczesnych uprzedzeń wobec czarnoskórych. Jednak zaproszony przez jeden z kościołów zgodził się. Wierni z radością wysłuchali poselstwa i w ciągu 3 kolejnych miesięcy otrzymywał zaproszenia od różnych wyznań. William Foy pełnił wiernie służbę proroczą w okresie poprzedzającym wielkie rozczarowanie. Nigdy nie mówił, że dar ten będzie długotrwały, ani że otrzyma kolejne wizje. Najwyraźniej dostał konkretne poselstwo na konkretny czas i wiernie wypełnił zadanie. Drugim mężczyzną, który miał widzenia, był Hazen Foss. W styczniu 1845 roku spotkał Ellen White i opowiedział jej swoją historię. Gdy Ellen otrzymała pierwsze widzenie, wkrótce otrzymał takie samo, z poleceniem podzielenia się nim z innymi, czego jednak nie uczynił. Wciąż przygnębiony po wielkim rozczarowaniu, nie chcąc się wystawiać na pośmiewisko, odmówił. Bóg przyszedł do niego, mówiąc, że da mu kolejną szansę, lecz jeśli tym razem odmówi, dar otrzyma kto inny. Mimo przestrogi, Hazen sprzeciwił się Bożemu poleceniu. Gdy nie podzielił się wizją, naszło go dziwne uczucie i usłyszał głos: zasmuciłeś Ducha Bożego. Przerażony postanowił podzielić się widzeniem. Zwołał adwentystów, wyjaśnił im powód spotkania, lecz kiedy chciał opowiedzieć wizję, nie mógł sobie nic a nic przypomnieć. Obecni opowiadali potem, że nie widzieli nigdy tak załamanego człowieka. Kiedy później rozmawiał z Ellen White, błagał ją o dochowanie wierności i rozpaczał, mówiąc, że sam jest zgubiony. Zmarł w latach 70. Spoczywa tutaj. W swoim życiu nigdy już nie wykazał większego zainteresowania sprawami duchowymi. Tutaj w East Sullivan na północy Maine znajduje się grób Williama Foya. Oto więc mamy historię dwóch mężów, jednego posłusznego Bożemu powołaniu, drugiego krnąbrnego. Najlepszym czasem, by pójść za Bogiem i wypełnić Jego plan w naszym życiu, jest zawsze teraz. Niedobrze jest zwlekać, spierać się z Bogiem i targować. Jeśli Bóg powołuje cię do służby, nie zatwardzaj serca. Podąż za Panem i podziel się Jego przesłaniem, dokądkolwiek poprowadzi cię Jego ręka.